siemanko, witam was w piątym odcinku z Ultimate Team FIFA 15. Ostatnio ponieśliśmy tragiczną porażkę w wyniku 1-5. Honorówka Barriosa z rzutu karnego, no i 5 bramek dla przeciwnika z Bundesligi. No i dobrze, mamy 7 punktów, to jest i tak dobrze, mamy 6 meczy. Jeżeli dzisiaj to wygramy, to już z pewnością na ten mecz nie powinnam sprawić problemu i wtedy zostaniemy w lidze piątej. A to jak nam się uda, to zobaczymy za moment. Ostatnio trochę komentarzy było. To trochę od jednego youtubera, po kilka tysięcy subskrypcji od drugiego, z którym dość długo nie porozumiewałem się też. Kilka tysięcy subskrypcji, no ogólnie ich pozdrawiam. Jednego za to, że nienawidzi FIFA. Ja też nienawidzę FIFA pod względem arbitrów, ale no jakoś się żyje. A drugiego pozdrawiam za to, że znowu mógł pojechać sobie na IEMA, zobaczyć co nowego, jak ESL, jak z LOLem, no i w ogóle fantastyczna wideorelacja. Mi się osobiście to podobało, jak to w ogóle zostało tak zmontowane. Tu muzyczka w tle, tam jak pokazywał siebie niekiedy. Znaczy sam nie był na pewno, miał tam znajomych. Dobrze, mniejsza z tym. Tak, wczoraj nic nie wrzuciłem, ale za to obejrzałem sobie mecz Barcelony Manchester City. Powiem tak, Hart bronił, jakby to Messi powiedział, fenomenalnie. Ale zważając na to, że no niestety Manchester City przegrało 1-0, aż 1-0 przez bramkę Ivana Rakitića poprzez asystę Lionela Messiego. I naprawdę asysta jego była wyborna. Dla mnie taka asysta to normalnie jak hat-trick. Bo sam bym tak nie. Sam takiej asysty bym nie dokonał. Dobra, widziałem też nową drużynę tygodnia. Jak będę miał trochę końców, jak mi się uda w ogóle ogarnąć, to. Co ja robię? To sobie ogarnę kilka informów z Ligi Francuskiej. Bo jak wiecie, gram tylko Ligą Francuską. I cholera, pomyliłem w ogóle karty kondycji, ale czemu mi nie dało? Lel. Nie, nie, to były kontraktu. Nie, to dobrze zrobiłem, przepraszam. Sam siebie wprowadziłem w błąd. Widzicie, da się. Wpuszczę. Lacazette jeszcze ma kontuzję, ale ostatnio mi bardzo fajne meczyki zagrał. Strzelił mi w dwóch meczach po jednym hat-tricku. Naprawdę rozpalił się ten koleś, także dostał kontuzji. Dobra, Kabaj, nie, Matuidiego wpuszczę. No i dobra, i myślę, że można grać. Trzy informy dzisiaj wpuszczę, widzę, że większość tutaj z PSG. A nie, może Ajewa wpuszczę. Niech pobiega to szybkie, czarne, piękne gówno francuskie, które teraz naprawdę czyni takie tempo. A ty, Lopez, proszę cię, zrób chociaż raz dobry uczynek i obroń wszystko. Możesz chociaż jedną bramkę puścić, ale proszę cię o to, żebyś mi obronił 95% tego, co w ogóle zdołasz. I naprawdę meczek będzie bardzo udany. Tu widzę, że koleś typowo BPL i coś czuję, że mogę znowu dostać w dupę, bo zazwyczaj to się tak kończy, że jak gram z BPL-em, to od razu w dupsko. No i mówiłem BPL, tu widzę prawie całe Manchester United. Zobaczymy, ale widzę, że atak ma taki. Czekaj, to nie jest Ibarbo? Jeśli to jest Ibarbo, to ja jestem już w dupie, ale chyba Martinez to jest bardziej. Barbo ma mniejszy overall. Welbeck na ataku też. No będzie ciekawie. Chciałbym to wygrać, nie wiem jak ja tego dokonam.
Po prostu muszę uwierzyć w swoją pełnię możliwości i mogę mieć już wygraną. Lagi oczywiście atakują. No i przez lagi w ogóle nie mogłem dobrze zaatakować. O kurde, co? 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 Kopnąłem Elbeka? A to już musi być gwizdany faul. Panie, nie przesadzacie trochę? O, 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 o. Bo już widzę, że sytuacja się... sytuacja się dąży do tego, aby przeciwnik sobie strzelił bramkę. Co to było? No i fajnie, tu był przywilej korzyści. Aha, i znowu ja sfaulowałem. Nie mówię, ten sędzia jest kretyński. I zaraz jeszcze mi z wolnego strzeli. To jest możliwe. A, Murek dobrze ustawiony. Jak Lopez to obronił? Niesamowite! No, ja nie wierzę. Wy też nie wierzycie, ale Lopez to obronił. No i mówię, to jest bramkarz, który takie rzeczy potrafi obronić. Teraz może dośrodkowanie, które może się udać. No i prawie Cavani z główki strzelił, ale tutaj David De Gea obronił to, ale nie, to jest tak niesamowite to, co w ogóle Lopez odczynił, no. Kurde, nie wiem, czy być z niego dumnym, czy go wyśmiać, ale ja na pewno bym tak nie obronił. Dobrze, teraz takie cuda. No, prawie gol. Prawie, no byłeś blisko Thiago Silva. No wiem, że chciałeś, ale ty masz za mało strzałów, więc wiesz, no miałbyś i tak ciężko. Ale kurde, jak to Lopez obronił, to jest wręcz niewiarygodne. Okej, okay. No i powiedz Cavani, że tego nie strzelisz. No i strzelił, mój Bóg, kurde. Tak ma być, 11, 12 minuta, przepraszam, ale ładne, łagodne podanie i strzał soczysty. Pięknie, strzał Cavaniego nie do obrony, bym powiedział, bo to już było, no z voleja, z pierwszej piłki. Znaczy z pierwszej piłki, no tak, z pierwszej piłki właśnie, no i przykro mi DH, ale tego już nie mogę się obronić, co, rage quitujesz już? 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 Już cię bierze na rage quit? Cześć, sprawdzę jak tam poziom zmęczenia, no wszyscy są w kondycji, a Lopez jak to obronił, to normalnie pół stadionu stało i okrzykło jego nazwisko, bo aż wręcz nie mogli uwierzyć, że takie coś obronił, no ale to nie, to był naprawdę nieprzewidywalny strzał, no. Powiem tak, Joe Hart może by tego nie obronił. Ter Stegen, nie, on by tego w ogóle nie wyłapał. Dobra, trzeba uważać, jest, prowadzimy wynikiem 1-0, ale teraz to się może odszczekać. Wynikiem remisowym, podanie do bramkarza. Kurde, ta piłka tak mocno poleciała, że obrońca już nie zdołał tego odkopać. Teraz muszę uważać, bo koleś może mi tutaj na 1-1 strzelić, chyba będzie znowu rzut rożny. Dokładnie. Obrona naprawdę dobrze działa. Teraz uwaga. O kurwa, Lopez. Ty nie wierzę. On dzisiaj żyje. On dzisiaj żyje pełnią sił i myśli. Dobra, podanie do bramkarza. Tu kolejne takie taktyczne podanie. Ajew biegnie z tą piłką. No szybki, no i tu już odepchnięty, ale piłka jest dla nas, więc kolejna szansa na to, że możemy jakąś akcję w ogóle zrobić. Matuidi, Matuidi, dośrodkowanie, no i nic z tego. Cavani stracił okazję na strzał z główki, właściwie już drugi strzał, ale pierwszy obroniony przez Davida De Gea. Tu widzę, że taktycznie podszedł, pięknie, no i tu niestety złe podanie do Cavaniego. Uwaga, 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 bo obrona już chyba zaspała ten moment. Pięknie jest. Tu podanie górne zrobimy do Ajewa. No i nie dobiegł, znaczy nie doskoczył również. Jest, jest, szansa na 2-0, 2-0, 2-0, Andrzej Ajew. W 24 minucie pokazuje, że Murzyn też potrafi. Tak było, tak jest. Jeszcze te w ślizgu, patrzcie, hardcora jednego. No i De Gea znowu nie postarał się i w światło bramki poleciała druga bramka od Andre Ajewa. Co nam daje wynik 2-0 i być może okazja na 3 punkty. Nawet bramkarz się cieszy, że strzelił Murzyn bramkę, no. Gańczyk,
Ganiec, nie wiem jak na niego mówić, bo z Gany, z narodowości afrykańskiej. No piękna brameczka, naprawdę cudnie. Po 12 minutach kolejna bramka dla powiedzmy Ligi Francuskiej. Teraz muszę uważać. Pięknie. I co to było? No i to już podanie w ogóle nie było kategoryczne. Tu podanie, pięknie. Musi być pełna dominacja. Będzie pełna dominacja! 3-0! Który to strzelił? Chyba Blaise Matuidi. Niewiarygodne. Defensywny pomocnik strzelił bramkę. To jest po prostu już pogrom w tej chwili. I chyba już przeciwnik nic nie zrobi, tylko naciśnie przycisk forfeit match, czyli poddaj mecz z angielskiego. No, mój drugi może się cieszy, ten to jak rozszerzył Pyszczek, nie, gratuluję kolejnej bramki, naprawdę świetnie, 3-0, nie wiem jak to przeciwnik nadrobi, sam sobie zadaję teraz to pytanie, no i złe podanie, złe. Ale to i tak trzeba uważać, co z tego, że mamy 3-0, mecz się jeszcze nie skończył, a przeciwnik się nie poddaje, a my możemy strzelić bramkę drugą, Cavani. Czemu żeś spudłował? Tyle się nakrzyczałem, tyle pompy wycisnąłem, a ty sobie pudłujesz. Dobra, teraz popraw to. Poprawisz. No przyjął na klatę i oddał bramkarzowi. No to pomysłowe, Cavani. Ja nie wiem, nie wątpię, że jeszcze takie akcje wyczynić. Dobra, my poczekamy, bo widzę, że koleś chyba już nie stara się. Albo będzie grał na czas, co mu to i tak nic nie daje, bo my mamy wynik 3 trójbramkowy. No nie, ja mogę sobie czekać, ja mogę sobie biegać, chodzić. Ja sobie wszystko mogę robić praktycznie. Koleś chyba już totalnie oszalał na moim punkcie. I teraz możemy strzelić drugą bramkę. I 4-0. Druga bramka Cavaniego. No i po co mi oddawał piłkę? To trzeba było być debilem. Mózgiem. Dysmózgiem, przepraszam. No i dziękuję, brameczka. No Cavani jak mógł tego nie wykorzystać. To już była totalna setka. No i zostawimy mu jeszcze na powtórkę strzał, żeby po prostu się rozpłakał. No koleś sobie zbudował BPL i myślał, że pogromi moje Ligę. I powiedzcie, że Ligę jest słabe. To was normalnie schrzanie. Nie jest słabe. A już tym bardziej Cavani i Ibra na ataku, którego jeszcze nie mam. Ale takie połączenie to już jest po prostu arcydzieło. A 85% graczy FIFA gra ino BPL-em, niczym innym. Taka jest prawda. To taka prawda musi was boleć, bo nie testujecie innych składów, nie robicie nic, żeby po prostu ujrzeć prawdziwą moc marzeń swojego składu. Mnie wystarczą takie informy, ja nie muszę kupować informów jakiegoś nie wiadomo co, Aguero, Messiego, no to dla mnie lepszy już jest taki skład, który ma równowagę. Równowagę ligi, nieważne czy to jest Urugwajczyk, czy to jest Gańczyk, czy to jest Senegalczyk, byleby mieli zgranie z tej samej ligi. No on sobie może awczyć, ja mogę z wami gadać przy okazji, to dla mnie jest właśnie wykorzystanie tego. On będzie tak stał, on wie, że ja też gram i on wie, że jak podejdę do niego, to on mi tą piłkę wyciepie. Mogę sobie teraz specjalnie podejść, a on pewnie tą piłkę... O, widzicie? Ja po prostu wiedziałem, że on to zrobi. No i spalony, ale po prostu chciałem się ruszyć, bo wiem, że koleś już nic nie może zrobić. No wątpię, żeby co on jeszcze zrobił. No po prostu go rozpieprzyłem w drobny mak. Cavani dwie brameczki, naprawdę. Może jeszcze na hat-tricka się pokusi, jak wykorzysta błąd przeciwnika, chociaż on teraz będzie grał na czas. Więc no, co ja mu poradzę? Co ja mu poradzę, że on w ogóle nie potrafił mnie pokonać? Nic nie zdziałał, ale Lopez, kurde, pochwała! I to naprawdę na poziomie. To, co on zrobił, to, co on pokazał, swoją pełnię możliwości, którą ma w tych statystykach, w tej akrobatyce, w tych 60 tempach,
No to jest, znaczy choć dzisiaj nie wybiegał spoza pola karnego, ale nie, te jego obrony to, no, dwie obronił i nic nie puścił. Wynik 4-0, mecz dzisiaj, no jeszcze nie jest to koniec meczu, chociaż kolej jak z Rage quituje, no to pewnie tak będzie, no Motta. Nie, naprawdę jestem z nich dzisiaj zadowolony. No Diego Lopez powinien mieć, kurde, man of the matcha. W tym meczu oczywiście. Cavani, no pięknie, dla mnie jesteś cudem świata, jakie tylko mogło powstać. Ajew, no też piękna łysina czarna strzeliła, szybka jeszcze. Matuidi drugi, też trochę ciemniejszy bym powiedział, ten to chyba sobie olejem łeb nasmolił. A ten to twarda skała, defensywna, podbiegła, wybiegła na pole karne przeciwnika, no i strzeliła bramkę. Zobaczymy, czy koleś w ogóle będzie podejmował próby walki ze mną. Bo są tacy, którzy dadzą sobie strzelić dwie bramki i potem już grają na hardcora. Ja znam takich ludzi, no niestety. Dobrze, no koleś awczy pewnie. Więc będziemy teraz, no, bawić się. No i Cavani, jedziesz, no co ty będziesz więcej oczekiwał? I strzelaj se hat-tricka, pięknie, pod poprzeczką. Zatańczymy Macarena, jest 5-0, będziemy się nad nim znęcać, wyjebane. To jest właśnie kara za to, że kurde budujecie mi ciągle te DPL-e. To jest właśnie kara za to, że ciągle widzę DPL. I to się teraz na mnie odbija pozytywnie. Że tak teraz rozgramiam BPL-a, a koleś nie gra. Koleś poddaje się, no co ja mogę mu powiedzieć więcej? Tyle mogę powiedzieć, że jest nobem też, że nie ma skilla. To totalnym nob, bo ja uważam, że też jestem nobem. Trochę nobem, trochę, ale staram się niwelować swoje błędy i starać się jak najlepiej rozgrywać. No i pokazuję wam to. Dobra, Cavani, ty musisz trochę nadrobić strat w meczach, w których nie strzeliłeś nic, więc sobie dzisiaj to nadrobisz. W ultimate'cie i jest 6-0, no i se zrób po prostu fikołca. No i ma hat-tricka, nie, on chyba już ma nawet 4 bramki, przepraszam, już ma 4 bramki. Może jeszcze tak z kilka postrzelamy, bo pewnie to dla was nie będzie miało sensu oglądanie tego, jak kolesia rozpieprzam w drobny mak. Już to powiedziałem, mogę powiedzieć jeszcze wulgarnie, ale nie chcę tego robić. No po prostu dzisiaj prima klasa dla mojego składu. No i pięknie, czekamy na nas. O, kolej zaczął grać. Chyba jednak nie poddaje się, zobaczył. O, jest 6-0. Ty, a jednak nie. Może jeszcze w samoboja strzel, co? Ty, już myślałem, że on to zrobi. Ja już myślałem, że on to zrobi, ale nie, jednak. Jednak to niemożliwe. On teraz będzie się bawił. On teraz będzie się bawił właśnie. Powinien być rzut karny, ale nie wiem. Strzelaj to, Cavani! Jak ty mogłeś nie strzelić na pustą bramkę? Wstydziłbyś się! Wstydziłbyś się! Aha, dobra. Zobaczymy, co mu jeszcze do głowy przyjdzie. Pięknie, biegnij, biegnij! Łoty! Ej, co to za lagi? I to chyba kolesia wina. Bo na pewno nie moja. U mnie wszystko musi dobrze chodzić. Dobrze. On będzie się teraz ze mną bawił. Ale mam wynik 6-0, mam. I on tego nie nadrobi. On nie walczy ze mną, on się bawi. On już się tak chce bawić, żeby. Dlaczego nie zrejczkuje w takim razie? To jest dla mnie niezrozumiałe. Totalnie. To jest dla mnie totalnie niezrozumiałe. Czemu on się nie podda, nie zrejczkuituje? Przecież ma możliwość poddaj mecz, no to czemu nie zrobi tego, no? Tylko będzie marnował mi czas. Ale dobrze, no jak on chce, tak też się będziemy bawić. Okej, zbliżamy się do weekendu. Być może już będę miał własną FIFA. To wszystko zależy od czasu, no i od możliwości. Ale jak już będę miał własną FIFA, to oczywiście ten skład przeniosę do swojego konta. Oczywiście dogadam się ze znajomym tego konta, żeby mi pomógł w wymianie piłkarzy, bo można za darmo tam przenieść tych piłkarzy. Pamiętam, w 14 też to robiłem, więc myślę, że nie będzie problemu.
Ja bym na jego miejscu podjął walkę. Ja podejmowałem, strzeliłem chociaż honorówkę, ale mimo tego przegrałem, ale walczyłem. To się powinno liczyć. No i kurde, Cavani prawie dobiegł. Ale dobrze, że koleś przynajmniej coś zaczął działać. To mi się podoba. Ale nie podoba mi się to, że nic nie robił przez większość meczu. Co go teraz właśnie spotkało? Strata bramek. I teraz po prostu będę mu dawał trochę te szwory. Nie dobiegnę. Nie tym piłkarzem. Nie tym piłkarzem. Jakby to był Cavani albo Lakia Z, to jeszcze. Naprawdę. To mogłoby się jeszcze udać. No koleś teraz po prostu będzie grał na czas. Będzie grał na czas. A jeszcze pewnie może mi strzelić bramkę. Ale dobra, podanie. No i to się musi skończyć bramką. Proszę cię, zakończ to. Dlaczego? Dobra, niech mu będzie, obronił. Rzut rożny. Może jeszcze 7-0. Blisko. Niemal blisko. Aha, rzut rożny, okej. Sądziłem, że już będzie rzut wykopy bramkarza. Ale nie, teraz jest super, bo podejmuje walkę. I tu może teraz naprawdę strzelić coś. Dobra. A, wybijemy mocno. Teraz zrobimy takie podanie. O, może wyjdzie. Może wyjdzie. Tak jest. A! Co jest? Aha, spalony. Ajew niestety też spalił. Potrafił, to spalił. No i chyba wynik już się nie zmieni. Będzie 6-0. Będzie stałe 6-0. Wow! Dobre dosyć podanie, ale no Cavani, nie wiem co ty robisz z tą piłką. W zasadzie dla mnie to jest niezrozumiałe. Dobra, Motta. Podanie do Cavaniego, no nieudane, choć miał jeszcze przez ułamek sekundy tą piłkę, ale mimo tego nieudane. Cavani. A, z daleka może pierdolnijmy. Wow, Cavani! Ty, no postraszył go. Patrzcie go. No prawie strzelił. To był long shot. No, wpadłoby. Naprawdę mogło to wpaść. Ale no cóż, przynajmniej mamy wywalczony rzut rożny, który może się udać. Może. Nie mówię, że musi. Teraz tak. No i to był chyba błąd, który może wykorzystać lub nie. Jest, walczymy. Walczymy o wynik i kolejny spalony. Dobra, już tu żadnych zmian nie będę robił, bo to nie ma już sensu. Wygrana jest naprawdę olbrzymia. Więc spokojnie. Jeszcze możemy mu jedną bramkę strzelić. Hamouma, może zrobisz asystę. A jedziemy. A za mocno Cavani, kurde. Delikatnie się nie dało, bo już byś miał te 7-0. No i teraz koleś zagra na czas już zupełnie. Bo wie, że już nie ma szans, że mu się nie uda. No po prostu, że tego nie zrobi, nie osiągnie tego sukcesu. Ja mu nie dam szczęść, nie ma mowy. Dobra, jedziesz Cavani! No kurde, Cavani to już chyba śpi totalnie. Ładnie obrona. No jedziesz, no Motta. Oho, Motta chciał strzelić. I tutaj rożny? Będzie rożny? Tak, jest rożny jeszcze wywalczony. Może jeszcze taki surprise madafaka. Nie będzie. Jest 6-0. Dzisiaj dominujące zwycięstwo. Koleś po prostu już nie chciał walczyć ze mną. No brawo, brawo. Dzisiaj naprawdę postaraliście się niezmiernie. A przede wszystkim Antony Lopez, który obronił taki strzał, że to jest wręcz niemożliwe. No i Cavani dzisiaj strzelił aż 4 bramki. No to jest chyba rekord, bym powiedział, w jego karierze. No i ładnie, ale nie, naprawdę. No, Cavani. Ha,
Jego bramkarz miał większą ocenę, ale ja uważam, że Lopez obronił dwie niebezpieczne strzały, które mogły się skończyć w sumie 6-2. Ale dobrze, Kamani dzisiaj zawodnikiem spotkania, jest naprawdę dobrze. Dostajemy dzisiaj 3 punkty, 610 końców. No i po prostu już mamy pewne utrzymanie. Dziękuję bardzo za obejrzenie, wybaczcie za ten dłuższy odcinek, ale koleś grał na czas. I co ja mogę zrobić? Trzymajcie się, na razie, yo!